53. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, ale do Bolesławca już zjeżdżają pierwsi artyści. Jest już Kazimierz Kalkowski, który pracę nad swoimi niezwykle pracochłonnymi rzeźbami rozpoczyna zazwyczaj wcześniej niż inni. Oprócz niego komisarz pleneru zapowiada przyjazd jeszcze 11 ceramików. Jak zawsze staram się podzielić tą ceramikę na te podstawowe działania, jakby powiedzieć podkategorie, nie wiem, czy nawet mogę tak nazwać, czyli mamy też i wzorników, designerów, mamy garcarzy, mamy rzeźbiarzy, także jakby z każdej dziedziny ceramiki się będą pokazywać osoby. Przyjadą z Polski, Ukrainy, Irlandii, Indii, a także Egiptu. Jak zawsze tworzyć będą w największych bolesławieckich firmach ceramicznych, a także w pracowniach Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Warto zwrócić uwagę też na takie postacie jak z Egiptu, artysta i z Indii, których no, dla mnie to jest też jakby sama mentalność i podejście do gliny dla mnie będą ciekawością. Pewnie dla naszych odbiorców też będą ciekawością, jak się podchodzi w innych takich egzotycznych krajach do samej twórczości. Z takich ciekawych artystów, których znam twórczość, to Jen German z Irlandii. To też taka postać, już dość doświadczony artysta, tworzący spore prace i takie bardzo ażurowe, ciekawe postacie. No i mamy też dwie młode Ukrainki, które się designem zajmują. Też jestem ciekaw, co pokażą. Ich pracom będzie się można przyjrzeć z bliska podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Organizatorzy zapraszają na wystawę przed i po, którą będzie można oglądać w ratuszu i naprzeciwko w punkcie informacji turystycznej. Otwarcie zaplanowano w piątek podczas święta, ale z twórczością artystów będzie można się zapoznawać już wcześniej na spotkaniach, które organizowane będą w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Przewidujemy 4 blogi wykładów, czyli każdy artysta powie o sobie około pół godziny. Mamy też taki blog trochę o tutaj naszej współpracy z Vivia Regio oraz trochę o plenerze powiemy. Także też zapraszam na te wykłady. Myślę, że też będzie można wtedy się spotkać z artystami. Też robimy oficjalne otwarcie, oficjalne zamknięcie. Oficjalne otwarcie pleneru odbędzie się 2 sierpnia w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Artyści pracować będą w Bolesławcu do 24 sierpnia.